Cześć wszystkim. No po 7, aż ciągnę Baldur's Gate 3. Chyba przejrzałem trochę ekwipunek, chyba trochę powyrzucałem rzeczy, których nie potrzebujemy. Momencik. Trochę. W sensie, że mamy dużo rzeczy, które albo chcę sprzedać, albo które będą dla nas okazjonalne przydatne. Okazjonalnie przydatne. Dobra, a to później. W razie opuszczamy obóz i... I co i... Gdzie my tu byliśmy? Gdzie my tu mieliśmy iść? Tutaj, tak? Do ziemi dotkniętych klątwą. Wygląda na to, że i tak będziemy musieli przejść przez ziemię dotkniętą klątwą. Zwój zabójczej chmury. Ciekawe. Zwój ściany kamienia. Równie ciekawe. I rozkazy. Powierzono mi niezmiernie ważne zadanie oczyszczenia wejścia do Koźmi Gryma dla przyszłych ekspedycji, gdy droga zostanie oczyszczona, przebędzie najwierniejszy Nere. To już przybył. Przedzieram się do wejścia i czuję narastającą ekscytację, jakie skarby tam znajdziemy, stworzone przed wiekami przez Keterika, a potem zapieczętowane klątwą. Blebel wejście jest obecnie zablokowane przez pnącza i gruz. Ponad wszelką prywatność obłożone klątwą, materiały wybuchowe powinny sobie poradzić, rozmyślić moje ładunki, niech absolut spierze mnie, powiedzę, bla bla bla. Zobaczmy, czy tutaj czegoś nie przegapiliśmy. Klucze do kufra ekspedycyjnego absolutystów. Nic ciekawego. Już splądrowaliśmy ten kufer. Dobra, nieważne. Zniszczona księżycowa latarnia. Nie. Dobra. Wychodzimy w końcu na powierzchnię. Jakkolwiek ta powierzchnia wygląda niewiele weselej niż to, co było pod ziemią. An entire domain ensconced in shadow curse. That's quite the enchantment. A grim sight indeed. My lungs already grow heavy with shadow. I've never seen darkness like this before. It's unsettling. Darkness or not, we need to reach Moonrise Towers. Damn. Co miałem do powiedzenia? Mało mnie obchodzą te wieże. Ja chciałbym w końcu dotrzeć do Wrót Baldura. Spotkać Minska, bo widziałem Minska w materiałach promocyjnych. Klątwa cienia jest poważnym zagrożeniem czekających w ciemnościach. Otocz się światłem, aby unikać jej najbardziej zabójczych efektów. Dobra, nie powinno być z tym problemu. Światło! Do następnego długiego odpoczynku. Więc nie ma problemu, żebyśmy wszystkich otoczyli światłem. Nie, bo to działa tylko na jedną osobę na raz. Momencik. Czy mamy więcej osób ze światłem? Mamy dwa światła. I've got a long road ahead.
Zatrzymajcie się blisko. Let's have a look. If not over, then through. Czarny oleander. Dobra. Albo idziemy w tamtym kierunku, albo w tamtym. A na dole kafaka idziemy tędy. W takich lokacjach gra zazwyczaj lubi coś znienacka na nas nasyłać. O, harfiarze. Przywitajmy się. Kolejny dzik zabity. Może Lucyfer tędy przechodził? By nam ktoś właściwie wytłumaczyć, jak działa ta klątwa, na czym ona polega? Przynajmniej możemy zgasić światło i zobaczyć, ale może potem. Hello. Stay together. Keep to the light. Stop. Who's there? Moim zdaniem najlepiej się zapoznać wokół ogniska, może z napitkiem. No cześć. Jonas. Move in. Nie, Jonas. Jonas. I'm here. Where are you? Jonas. Can you see our torches? I can't see anything. Za chwilę chyba krzyknie w agonii. Follow my voice. Come back to the light. Who's there? Meg? Is that? Punkt dla mnie. Okej, okay. Nota na przyszłość. Nie gaśmy światła. Przygotuj się do walki. Dużo tych cieni. Wysanie sił. Dobra, jakim cudem zawalili mi połowę punktów życia? No, po prostu zadają dużo obrażeń, tak? Nie podoba mi się to. Dobra, co my tu mamy?
nie umarły, więc będziemy próbowali je odganiać. Odporność, są wrażliwe na światłość i odporni na całą resztę obrażeń. Spróbujmy to osłonę witalności, bo póki co mamy... Chociaż tak, ten duch się ruszy niedługo. Te dwa się niedługo ruszą. Dobrze by było je jakoś zablokować. Objęta traci postać materialną i nie może zostać odepchnięta, odrzucona ani użyta w charakterze broni improwizowanej. Okej, czyli ich odrzucanie nie wchodzi w grę. Możliwe, że będziemy próbowali je spróbować pajęczyną otumanić. Dobra. Próbuję to, bo na póki co trochę się poraniliśmy. Dobra, gdzie jest ta dodatkowa akcja? Tutaj, przywrócenie witalności. Na sobie. Ładnie. Jonas ma dużo punktów życia. Dobra. Mamy też ten fajny czar, gdzie on był. Przeciwnicy w pobliżu otrzymują 3 do 24 obrażeń od światłości lub 3 do 24 nekrotycznych natury, a ich szybkość spada o połowę. Oczywiście wybierzemy światłość. Gale, ty nie możesz się leczyć. Ciekawi mnie, czy oni są wrażliwi na pajęczynę. Za chwilę to sprawdzimy. 80% masz dobrą szansę trafienia. Twoje obrażenia kwasowe pewnie mu nic nie zrobią. A może twoje obrażenia od mocy lepiej by zadziałały? Chyba nie ma żadnej odporności na moc. Czym one atakują? Pewnie zręcznością. Próbujmy je zauroczyć najpierw. ...70%... Okej. Okay. Podatność na obrażenia nekrotyczne... Można się było spodziewać. Czy chcemy Dobra, przywołajmy duchową broń. Rony zadają obrażenia od mocy.
Może tutaj ochroni Gale'a. O! To ją zabiła, po prostu weszła. Dobra, staniesz tutaj, będziesz chroniła tyły, bo tutaj był jeden cień. Dobra, chyba nie macie odporności na magię, co? Chyba nie. Możesz to rzucić na siebie niewidzialność. Dobra, zrób to. Na razie masz połowę punktów życia. Dobra. Podejdź tutaj, będziesz blokował przejście. Dobra, ty młocie na razie zostań tutaj, będziesz wspomagał serduszko, jeżeli ktoś podejdzie. No, harfiarze dostają łomot. O nie, przerwali mi koncentrację. Co za dranie. Dobra. Możemy zaśpiewać sobie również tym mieczem. Ciągle o tym zapominam. Miecz wydaje z siebie wrzask, wszyscy przeciwnicy w odległości nie. Możemy śpiew zrobić, żeby dodać sobie bonus do testów. I dodatkową akcję na leczenie dla Gale'a. Dobra, musimy pomóc Stanley Megan, bo długo nie przeżyje. Dobra, spróbuj ty najpierw go dziabnąć. Ładnie. Zrobić święty płomień to chyba najlepsza opcja. 55% to mało. Dużo mniej niż próba ich zaatakowania. Aż też pocisk wiodący. 4 do 24. Powinien zniszczyć tego gościa. Dobra, to atakujmy. Musisz być w pobliżu jego, żeby żeby być w zasięgu pieśni, okej. Okej, klątwa ci się skończyła, nie wiem dlaczego. Z jakiegoś powodu straciłeś koncentrację. Podejdź tutaj. Dobra, to zadaje obrażenie od mocy.
2 powinny wystarczyć. Nie wystarczyły. Za bardzo się nim wystawiłem. No cóż, to po nim. Dobra, może pomożemy harfiarce też. Myślę się, że byłoby dobrze, gdyby przeżyła. Nie mam wystarczająco blisko, nie jestem wystarczająco blisko, żeby jej pomóc ochroną witalności. Okej. W takim razie trzask. Jeden do 8. Chcemy im to bardziej zasadzić. Tak, zasadźmy im trzeciopoziomowy, bo jeżeli tego nie zrobimy, to harfiarka zginie. Dobra. Dostaniesz też dobre leczenie. Dobra. Ty jesteś tutaj i ty tam. Dobra, Will, jesteś w stanie go zaszlachtować? Dobrze. Podejdź tutaj. No, trochę ochronisz. Dobra, musimy ruszyć trochę, powiedzmy, Gale'a z drogi. Teraz jesteś w stanie do niej dojść? Daj jej porządne leczenie. Dobra, i nam się również przyda grupowe. Jeszcze jeden duch, który gdzieś się kryje, ale nic z tym nie zrobimy. Ty się zamieniłeś w nieumarłego. Strzelajmy do ciebie. Dobra. I odejdź tutaj. Nie wiem, gdzie jest ten ostatni. Nie pamiętam, gdzie się schował. Dobra, Willa zaatakowałeś. Z grubsza to dobrze. Dobra, czy mogę do ciebie strzelić? Nie, bo się kryjesz. Dobra, ty dostaniesz, chociaż cię to za dużo nie zaboli. I dodatkowo leczonko dla Willa. Dobra,
No jeszcze nie czas na fanfary, jeszcze tutaj jeden gość został. Thank you. We wouldn't have made it without your help. We need to get out of here. There's a safe place. Follow me. Dobra, prowadź. Stay close and try avoid the shadows. I'm sorry, Jonas. Nie tylko Jonas tam zginął. With haste. Dobra, jeszcze to wrócimy później, żeby ich złupić. Dobra, w międzyczasie mógłbym jeszcze nas podpatrzeć. That dead bird must be laden with cursed shadow. I wouldn't touch it. Okay. This place is protected. You might find allies here, or at least supplies. We made it. The pride of the gate. Dobra. Skończyła się aura. Ale wygląda na to na całkiem przydatny czar. Can't slow down. You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. He's with me. Come. Jahira. Jahira? O, w końcu spotykamy kogokolwiek związanego z Baldur's Gate 2. Albo na też Baldur's Gate 1. Ej, to nie jest miłe. Dobra, jedna, kilka słów wyjaśnień. Jahira to jest możliwa waifu do romansowania w Baldur's Gate 2. Moim zdaniem najlepsza waifu z dostępnych tam babek. Romansowanie z nią prowadzi do tego, że musi opuścić harfiarzy. Więc albo ta wersja jest, tutaj przyjęta wersja jest taka, że nie opuściła harfiarzy i nie romansowała z główną postacią, albo z jakichś powodów powróciła do harfiarzy. Straszne prostactwo! Legendy sugerują, że po szlachetnej Jahirze należy spodziewać się lepszego traktowania. It seems tales of my clemency have been greatly exaggerated. Jeśli mnie wypuścisz, chętnie skoryguję te opowieści. Dodam, że nienawidzi nieznajomych. You have not experienced my hatred, stranger. Not yet, at least. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know... It's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Popatrz na harfiarzy, których uratowałeś, a raczej jednego harfiarza. Protected the Emerald Grove. Yep. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved one of my friends from a druid with a snake. Knows when to be discreet too. I pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? Dziękuję. Chodzi o ten artefakt. Pokaż go Jahirze.
What in the hell is that thing? Nie wiem, ale ładnie wygląda. Opowiedz Jaheirze wszystko, co wiesz o tym przedmiocie. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Jestem na urlopie. Szukam jedynie lekarstwa na pasożyta, który mam w głowie. Wierzę, że wschodzącego księżyca to mój jedyny trop. Then our interests align. We must all cure ourselves of the entire cult of the absolute. There's food in the inn over there. Beds too, if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Blood, this is heavy. Bardzo szybko przeskoczyła od grożeniu nam śmiercią do picia z nami drinków. Glimmer of hope amidst the darkness. That's one way of looking at it. You could also say it's a prime target, the one pocket of light in the gloom. No dobra, no to. Pragmatism. Thy name is Shadowheart. You're not wrong, though. Best we keep our sojourn here to a minimum. Zacznijmy robotę poszukiwaczy przygód. Zacznijmy gadać ze wszystkimi. I hope she's right. This barricade might keep the shadows out, but it won't help against what's already inside. No, na przykład takie wretne diabły. I think staring out into the dark so much is doing something to my eyes. Never thought I'd see the day Jaheira shows mercy to a true soul. Or whatever it is you are. If Jaheira trusts you, I trust you. But I'll be damned if a bug brain doesn't creep me out. Jest dużo rzeczy do kradzenia. Na przykład drąg plus jeden. Czego nie będziemy robić. Hope you know what you're doing, walking around with that thing behind your eye. Sorry, próbowałem się tego pozbyć na różne sposoby, nawet oko sobie wydłubałem, nie zadziałało, więc yeah. Daj mi trochę luzu. Hey, that's close enough. Artifact or no, I don't like the likes of you crashing our party. Give it a rest, Alfred. We need all the goddamned help we can get. Po żołnierzu płonącej pięści spodziewałem się lepszych manier. Want me to shine your boots while I'm at it? Easy. He's a bit on edge since the incident. A bit on edge, my ass. Not that you'll give a triple shat damn. But we were ambushed by them bloody cultists. Bastards torched the pigsty we were staying in and made off with the Grand Duke of Baldur's Gate himself. The Absolute's taken him then. No question about it. No, to zawaliliście i wyżywasz się na mnie przez to. Widziałem bojowisko. Czy wiesz, czy raczyni Forik udało się dotrzeć bezpiecznie tutaj? Sure did. For all the good that does us. She's inside. One of the ground floor chambers. Come on, we need to talk to Florek. Guess you need to be a goddamned counselor to get room and board around here. Albo może nie trzeba być wrednym pionkiem. What's up for discussion? True soul, I believe. How fortunate we are to have you among us. A, zamknij się. Take a stroll, have a drink. Enjoy them while you can. Shadows lurking. Light inside.
Look. Okej, okay, cokolwiek to miało znaczyć. Can't chat. I need to reinforce the barricade. To na pewno będzie chodzić w lewo i w prawo. Jahir is godsend in the flesh. Pleasure to have you. Mi kilka z nich bywa miło. Kowal. It's you. What are the odds? So glad you're all right. Well, as all right as any of us. A makeshift Harper's fire might not be where I hope to set up shop, but maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. Interesujące materiały, co masz na myśli? I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons, but no one has earned my trust if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I could sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Brzmi. Znalazłem ten metal w miejscu zwanym Kuźnią Gryma. Co o nim sądzisz? Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. Nawet nie spytałeś się, co masz tam zrobić? There you are. Be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of attention. Szkodzona zbroja piekielnego zmierzchu. Ciężki pancerz. Pomniejszy piekielny odwet. Kiedy twoja postać zostanie trafiona przez wroga, znajdującego się w odległości 2 metrów, może on odnieść 1 do 4 punktów obrażeń do ognia. Wyjątkowa zbroja płytowa odnoszona na obrażenia kłótesu zmniejszono 1 utrudnienie w testach skradanie się. Ona fajna. Fajnie. Może kiedyś przespakujemy serduszko, żeby korzystała z ciężkich zbroi. Need anything? What now? Need anything? Chyba znalazłem materiał w sam raz dla ciebie. Co możesz z tym zrobić? It's perfect. Really. Just a moment, I'll be able to work this one quickly. A ty nie wiem, co mu daje. Szkodzony hełm piekielnego zmierzchu. A! To chodzi chyba o te maski. Może? Okej, okay, plus 2 do rzutów obronnych przeciwko czarom. To brzmi lepiej. O! Ale tak fajnie wygląda. Chyba chodzi o te maski, tak sądzę. Nie wiem, klikajmy dalej, skoro daje nam rzeczy. Znalazłem takie piekielne maski, da się coś z nich zrobić? Mam 3 maski. I thought I sniffed American scent somewhere. These must have been a pain to get a hold of.
Merrigan masks are brittle, so what I make won't last as long as my usual pieces. Ponownie, nie pyta się, co byśmy chcieli dostać. Uważa się za takiego maestro, że cokolwiek nam nie da, będziemy zadowoleni. There. Be careful who sees you using that. Might draw the wrong sort of eyes. Wybuchowy Orton. Co daje obrażenie od ognia i dźwięku. Fajne. Dobra. To jeszcze. Need anything? Well. Uszkodzone rękawice piekielnego zmierzchu. Pomniejsze piekielne dotknięcie. Twoje ataki bronią zadają dodatkowo 1 do 4 obrażeń od ognia, a twoje ataki bez broni zadają dodatkowo 1 do 4 obrażeń nekrotycznej, mogą wywołać krwawienie. Moglibyśmy to dać Willowi. To by mu się stakowało z obrażeniami od kwasu. To czasami się przydaje. Ale nie zawsze, a to by się zawsze przydawało. Ładnie. Dobra. No dobra, pokaż co masz. Zobaczmy. Lekka finezyjna, bardzo rzadki, broń kradzieży życia, plus 2 broń. Wysysające życie trafienie krytyczne. Przy trafieniu krytycznym celom nosi dodatkowo 10 obrażeń nekrotycznych, jeżeli nie jest konstruktem ani nieumarłym. Zyskujesz wówczas 10 obrażeń nekrotycznych. Fajne, tylko nie mamy kim tego używać. Will nie zna się na mieczach krótkich, a ja mam miecz, który za nas śpiewa, którego nie zamierzam zmieniać. Zyskujesz biegłość w mieczach krótkich, długich i dwuręcznych. Plus 1 do testów ataku wręcz. To może się przydać dla Willa. Zbroja pierścieniowa. Zbroja kolcza plus 2. Przeszywanica. Przydałby się w sumie lepszy pancerz dla mnie. Skórzana plus 2. Krót mrocznego ognia. Za plus 2. Zapewnia odporność obrażenia od ognia. Zapewnia odporność obrażenia od zimna. Przyspieszenie. Fajne. Alabarda. Inteligencja minus 1. Mądrość minus 1. Siła plus 2. Ciekawe. Przerażająca wieść. Ta broń zadaje dodatkowo 1,6 obrażeń od elektryczności. Cierniowe ostrze. Trująca synergia. Podczas koncentracji twoje ataki wręcz bronią powodują dodatkowe 1,4 obrażeń od trucizn. O, to by się bardzo przydało Willowi. Ale to jest sejmitar. Will nie zna się na sejmitarach. To byś bardzo przydało się Willowi, bo Will prawie zawsze ma koncentrację, albo utrzymuje urok, albo ma powtórzenie uroku. Więc prawie zawsze jest podczas koncentracji, ale no niestety, sejmitar to sejmitar. W obronie plus 1. Znak łowcy. Dobra. Na pewno będziemy chcieli posprzedawać parę gratów od serduszka. Zdecydowanie. I... Już tym razu krótki odpoczynek. O, to już drugi nasz. I ostatni. Już niedługo, tak, przydałby się nam odpoczynek. Sporo czarów zużyliśmy podczas ostatniej walki. Dobra, poogarniam tego kupca. Posprzedaję rzeczy.
zastanawia się, czy jest coś, na co przydałoby nam się wydać kasę. No i cóż, słyszymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że zagadamy z Jaheirą. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.